Dzień dobry, kolejny odcinek Studia Łódź. Dziś widzimy się z Wami w bardzo takich niezwykłych okolicznościach. Za nami scena plenerowa Radia Łódź. Tutaj odbywają się koncerty w ramach Festiwalu Czterech Kultur, ale naszym takim niemym, nieobecnym bohaterem dzisiejszej rozmowy będzie Krzysztof Kamil Boczyński. Postać, którą z pewnością kojarzycie z lekcji języka polskiego, gdzie analizowaliśmy wybrane wiersze tego autora, kojarząc go z ciężką rzeczywistością okupacyjną, powstaniem warszawskim i cierpieniem, którym ciężko jest się nam współcześnie utożsamić. Na pozór. Ze mną są wspaniali goście, którzy sprawili, że do poezji Baczyńskiego wracamy, odkrywamy na nowo i dowiadujemy się o tym, że takie emocje jak cierpienie, strach czy miłość są po prostu ponadczasowe i uniwersalne i można o nich mówić na wiele sposobów, na przykład tak przepięknym językiem, jak robił to Kamil Baczyński. Ze mną Mela Koteluk. Dzień dobry. Bartek Wąsik. To im zawdzięczamy powstanie projektu, który powstał na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten duet stworzył album złożony z 10 przebojów, stworzyli do niego oprawę muzyczną, cały koncept tego albumu, a tekstami piosenek są właśnie teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I teraz tak, czyli to był pomysł, żeby ten duet zaistniał, wasz czy inicjatywa muzeum? To była inicjatywa muzeum. Zostaliśmy sparowani, że tak powiem, przez ludzi z muzeum i nasze pierwsze spotkanie właśnie też miało tam miejsce. Zaiskrzyło od razu? Właściwie nie wiem, trudno powiedzieć. Chwilę potrzebowaliśmy oczywiście na jakieś sprawdzenie jakichś tam logistycznych spraw, ale w sumie można powiedzieć, że bardzo szybko zaczęliśmy też pracę. Zresztą to może ja przeskoczę już o słowo dalej, znaczy o krok dalej przejdę i powiem, że to jest... My tę płytę bardzo szybko skomponowaliśmy i nagraliśmy. Pierwsze spotkanie miało miejsce w lutym, koniec lutego. 13 marca wprowadzono kwarantannę. O ten proces powstawania w czasie COVID-u też właśnie chciałabym zapytać, zaraz, bo to pewnie było też dla Was nowe doświadczenie. O to było do szczegółu, zaraz do tego faktycznie przejdziemy. Ale do końca czerwca musieliśmy oddać gotowy album dla muzeum, ten rocznicowy. Ale to normalnie ma takie tempo, praca nad płytą, czy to był wyjątkowy projekt, który tak szybko trwał? Nie, zwykle praca nad płytą trwa trochę dłużej i to było takie... Z jednej strony w lutym i w marcu ten termin, koniec czerwca, to był taki termin trochę abstrakcyjny, ale potem działy się takie rzeczy, że właściwie ten czas też trochę przyspieszał, trochę zwalniał i nagle się ocknęliśmy, że już jest rzeczywiście końcówka maja, za chwilę ten czerwiec. Potem nastąpił dzień premiery projektu i nagle się, ja miałem wrażenie, że ja cały czas biegnę, że ja nie jestem taki gotowy, żeby się zatrzymać, posiąść na spokojnie, po prostu zagrać, tylko to był cały czas... Intensywny proces. Przyspieszona projektowa ciąża, szybki poród, dziecko już cieszy oczy i uszy odbiorców. Słuchajcie, jest taki rodzaj ludzi, dla których zainteresowanie historią jest czymś absolutnie naturalnym i sięgną po tą płytę z takiej czystej ciekawości ze względu na zainteresowanie tematem Powstania Warszawskiego czy samą postacią Baczyńskiego, ale to nie tylko kontekst historyczny ma w tym projekcie znaczenie. Jak zarekomendowalibyście tą płytę ludziom, którzy mieliby sięgnąć po nią z zupełnie innych powodów? Na pewno chcielibyśmy, naszym takim zadaniem w jakiś sposób, chyba też powodem, dla którego zaproszono nas do współpracy z muzeum i do stworzenia tego albumu, było to, by odbrązowić Baczyńskiego, czyli jakby odrzeć go, jego wizerunek właściwie, z tych wszystkich etykiet, które w międzyczasie przez ostatnie dziesiątki lat zostały na niego nałożone, jako że jest to tylko i wyłącznie okupacyjny poeta. No przede wszystkim on w takiej potężny sposób dotykał tematu człowieczeństwa, tak? Dlatego też ta jego twórczość nie dotyczy tylko i wyłącznie okresu wojny, ale też człowieka w ogóle. I to chcieliśmy pokazać zresztą siłą rzeczy, przez to, że ten filtr, my byliśmy filtrem pewnym. Tak, przesiewaliśmy te teksty. Przesiewaliśmy te teksty, tak. Właśnie, jaki był klucz do wybrania akurat tych 10? Czy dzieliliście się po połowie, czy to ktoś nie, to zupełnie szło jakoś... On napisał ponad 500 wierszy, to nie było takie proste zadanie. Tak, tak, i wszystkie się zachowały. Znaczy to płynęło po prostu, to był bardzo fajny proces pod tym względem, że czasami, wiadomo, każdy by chciał, żeby płynęło, tak, w twojej pracy, jakakolwiek ona by nie była, tak? Każdy sobie tego życzy, ale nie zawsze tak jest. I czasami możesz sobie zaplanować wszystko od A do Z, a to nie pójdzie do przodu. A w tym przypadku nie mieliśmy jakiegoś wielkiego planu, a to sobie popłynęło i my byliśmy tak naprawdę, mam wrażenie,
obserwatorami tego zjawiska, ale też jakby podążaliśmy za tym, co, za tym jakimś takim prowadzeniem, rodzajem intuicją, prowadzenia. Tak, rodzajem intuicji. Na początku wybieraliśmy wiersze typu, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, po czym już nawet po tych trzech wierszach tak też trochę wiedzieliśmy, w którą stronę skręca nasza intuicja i wiedzieliśmy, że na pewno, że to nie jest strona wojny, strona jakiegoś strachu, lęku, tylko właśnie w drugą stronę, że chcieliśmy po prostu dać też tą płytą, jakąś nadzieję ludziom, no nie wiem, jakieś pocieszenie po prostu, no bo czasy są, no nie ukrywajmy, a w pierwszym odruchu nam samym chcieliśmy dać nadzieję. To jest moje naturalne pytanie. Co wam dała praca nad tą płytą, bo w momencie, kiedy świat się zatrzymał w ramach COVID-u, to wielu ludzi pozostało z taką sytuacją zawieszenia, pracy, bycia w ruchu. Mieliście to szczęście w nieszczęściu, że mogliście się skupić na pracy. No, i co wam, co wam to dało? I jak wygląda taka praca online w dużej mierze? I czy czerpaliście z tego na tyle, żeby w przyszłości móc też tak pracować? Czy to był po prostu konieczność i jednak wolicie ten rodzaj pracy związany z bezpośrednim kontaktem i łapaniem spojrzeń? Ciężko powiedzieć. No to znaczy, że natura nie ma wpływu, tak? Jeżeli zostaniemy w jakiś sposób jesienią również uziemieni, to nie będziemy mieli za bardzo wyjścia, tylko będziemy musieli w jakiś sposób po prostu się dostosować. To jest siła wyższa, tak? W jakimś sensie. Ja akurat cieszę się, że nam z Bartkiem jakby ta współpraca jakoś dobrze wyszła. Ja po prostu nie miałam na to, ja nie miałam żadnych oczekiwań, tak? O tej sytuacji, w związku z czym w ogóle poszło to jakoś naturalnie jak spłatka. Ale jeszcze chciałam się odnieść do tego wcześniejszego chyba pytania dotyczącego tego nastroju, bo to, że ta płyta powstawała, że my pracowaliśmy ze sobą i się kontaktowaliśmy w trakcie wybuchu pandemii i kwarantanny, miało totalne znaczenie właśnie, bo robiło się naprawdę momentami strasznie. Tak, pamiętam dokładnie ten marzec. A to właśnie z tego powodu, dokładnie, przełom marca i kwietnia był taki sobie, przyznam, bo no dobra, masz kontakt, siedzisz w domu, masz kontakt z mediami, każdy tak naprawdę cię zastrasza. I z tych informacji bardzo dużo, każdy pompuje do granic możliwości po prostu ten lęk. No i teraz tak, no... No i w przypadku pracy artystycznej straciliście całkowicie możliwość działania w bezpośrednim kontakcie ze sceną. To pewno też było. No też było tak, że ta nasza praca rzeczywiście odciągała naszą uwagę w ogóle od tego, co się dzieje na świecie. Ja tak przynajmniej trochę miałem, że ten moment pracy, te kilka godzin dziennie, kiedy rzeczywiście byliśmy skupieni na procesie takim twórczym, to ja byłem wtedy odcięty jakby od doniesień. Jakby trochę mnie nic nie interesowało. Po czym... Lepiej dla ciebie. Znaczy tak, ale oczywiście no, miałem kontakt, styczność z tym wszystkim, no bo kończyła się ta praca, wracałem do domu i jakby do obowiązków i do rzeczywistości. Jakby wiedziałem, co się dzieje, więc rzeczywiście te nasze próby były taką odskocznią trochę i one się rzeczywiście odbywały wyłącznie online'owo, jakby nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Pierwszy raz się spotkaliśmy pod koniec maja i już z gotowymi piosenkami. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Że, proszę bardzo, to jest ta przestrzeń. A propos pracy online, że ja po tej wiosnie mam bardzo dobre doświadczenia i w sumie dlaczego nie? Ja jestem wielką fanką technologii i innowacji i z tego, co się orientuję, Bartek też to śledzi. Ja myślę sobie, że nie było to jakieś takie bardzo tragiczne, co? Znaczy na pewno problemy przyszłyby wraz z tym, gdyby cały zespół brał udział w komponowaniu. To na pewno byłoby bardziej karkołomne. No. Parafrazując takie powiedzenie, szczęście jest zapakowane w kłopot, wyście znaleźli w tych niesprzyjających okolicznościach nową drogę rozwoju i jesteście już ubezpieczeni na wypadek innych nieprzewidzianych kolei losu i będziecie mogli tworzyć nawet w czasie własnej kwarantanny, której wam oczywiście nie życzę. Dziękuję. Dzisiaj w Łodzi, proszę bardzo, dzisiaj w Łodzi wyjątkowy koncert, wyjątkowy dlatego, że zaledwie drugi, bo tak jak mówimy, pandemia was została, nie było możliwości, żeby spotkać się z publicznością. Pierwszy koncert był bardzo kameralny i dedykowany samemu muzeum, bo w tych wnętrzach miało miejsce. W jednym z wywiadów przeczytałam, że no, z oczywistych względów powstańcy nie mogli do końca wziąć udziału, nie mogliście mieć z nimi kontaktu, ale zapowiadaliście, że będziecie chcieli przygotować dla nich taki kameralny wieczór, spotkać się i wymienić tą... Czy to już miało miejsce, czy dopiero pracujemy jest planem? nad tym i nasze managementy są w kontakcie właśnie z tym domem opieki dziennej. Mhm. Bo jest takie miejsce w Warszawie właśnie, gdzie powstańcy, setka powstańców. Tak. Przebywa i tak, jakby... Tak, czytałam o tym I właśnie tam oni mają, jakby są tak, że tak powiem, animowani i zaopiekowani i to by było na pewno
no, przeżycie niezwykłe dla nas i bardzo bym chciał. Drodzy Państwo, dzisiaj wyjątkowy koncert, nie tylko dlatego, że drugi, ale także dlatego, że nikt z nas nie wie, co wydarzy się jesienią, dlatego lepiej nie tracić okazji. Bartek zdradził mi w kuluarach, że raczej nie nastawiacie się na nadmiernie koncertową jesień, ale przyszły rok jest bardzo wyjątkowy i na pewno nieprzypadkowy, bo wtedy przypada setna rocznica urodzin Baczyńskiego. Mhm. Czy macie jakieś plany związane z tamtym przyszłym rokiem? Na pewno chcielibyśmy z okazji setnych urodzin Baczyńskiego, które przypadają bodajże na 22 stycznia. Tak. Chcielibyśmy wydać wersję winylową tego albumu Astronomia Poety Baczyński. No i nad tym będziemy sobie pracować. Właściwie no, przecież jeszcze pora na to. To nie jest jakiś długotrwały proces. Ale bardzo byłoby super, gdyby udało się skorzystać z tej rocznicy. I w ogóle cały rok stwarza tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby koncertować. I może ten 2021 będzie bardziej łaskawy dla nas. I będziemy mogli grać dla szerszej publiczności większą ilość tych koncertów. No, mhm. I co tak naprawdę nie chcieliśmy się na tę jesień jakoś tak bardzo nastawiać, żeby nie rozczarować po prostu. Znaczy poza tym też jest tak, że instytucje, w których zwykle się gra koncerty, też boją się podejmować ryzyka. No i jest trudna sytuacja jakby w naszym zawodzie i troszeczkę się tak obijamy od ścian i szukamy trochę wyjścia z sytuacji wielokrotnie i też dzięki właśnie naszym menadżerom też jakby oni dużo rzeczy potrafią przewidzieć, ale jednak pewnych rzeczy nie potrafią i też nie ma co się spieszyć, chociaż chciałoby się, wiadomo. Czyli wasza ale wspólna przygoda i relacja z Baczyńskim ulegnie naturalnemu przedłużeniu, ale chciałam też zapytać, czy wasza współpraca na przyszłość, myślicie o tym, żeby działać jeszcze razem, czy to był, że tak powiem, krótkoterminowy romans z datą przydatności? Moratorium. Nie no. Bardzo chętnie. Marzyłam o tym. Bo będę się rozumieć. Na pewno ja mam taką potrzebę. Melu, czy ty chciałabyś zaśpiewać oratorium Barry? Barry, czy ty chciałbyś, aby Mela zaśpiewała? Na pewno mam takie poczucie, że bardzo potrzebujemy teraz zadbać o to, by ten album tak naprawdę dotarł do ludzi i zagrać dla nich to na żywo. Ja sama tak naprawdę wciąż nie wiem, jaki ten materiał na żywo jest. Zagraliśmy pierwszy koncert na otwarcie obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego i tyle. I dzisiaj gramy drugi koncert, także tak, to jest... dla nas to też jest tajemnica jakaś. Tak, tak, tak. Cały czas stawiamy kroki pierwsze i no... Nie wiem, może się okazać, że na przykład przez najbliższe tygodnie nie postawimy kolejnego kroku, więc trzeba będzie czekać. Trzeba się nasycić tym, czyli tak tupnąć czas, porządnie, no, żeby więc... zapamiętać. Mela tak naturalnie, nie wiem czy słusznie, kojarzy mi się z takim artystycznym szaleństwem, ryzykanstwem i bawieniem się tą muzyką. Taką wariatką muzyczną, tak to ujmę. No tak jakąś taką awangardą. Bartku, o tobie trochę za mało wiem, ale wiem o tym, że jesteś klasycznym pianistą i zapytałam o to mojego poprzedniego gościa, jazzmena z Łodzi, jak to jest z tym klasycznym wykształceniem? Czy ono w momencie podejmowania takich improwizacyjnych projektów pomaga, czy przeszkadza? No bo jednak ta taka, tak się mówi, nie wiem, bo nie pobierałam. Edukacja muzyczna standardowa, no to jednak mocno polega na odtwarzaniu, a nie tworzeniu. Zastanawiałam się, jakie jest twoje podejście, czy to jest taki pas bezpieczeństwa, czy może, nawiązując do naszej Łodzi, taka bezpieczna Łódź, którą może żaden ocean kreatywności wypływać. To jest bardzo taka dziwna i sprzeczna rzecz, to znaczy z jednej strony to jest poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony to jest też jakieś piętno, które ma się na sobie. Ale właściwie myślę bardziej, że jednak to jest to poczucie bezpieczeństwa. Ja mam wykształcenie rzeczywiście muzyczne, klasyczne, od podstawówki do studiów, jeszcze studia podyplomowe, jakby robiłem w zakresie gry na fortepianie, no i no, grałem naprawdę, no jakby kompozytorów od wieków najdalszych do współczesnych, nawet w tym miesiącu będą... Są z ciebie dumni, czy przewracają się w grobie? Nie wiem, muszę powywoływać duchy, dawno tego nie robiłem i chociaż wolę ich duchów nie wywoływać, ale ja już od wielu lat po prostu no, nie zamykam się tylko w muzyce klasycznej i ja właśnie bardzo lubię nawiązywać takie relacje właśnie z muzykami, którzy nie są ze świata muzycznego, znaczy, bo ja są w ogóle... ze świata muzycznego, znaczy, no, tylko są. Nie klasycznego. No dokładnie, chciałem to powiedzieć, bo jakby no... Mnie już zaczyna denerwować, że właśnie się mówi, że muzyka klasyczna i rozrywkowa, no jest to jednak muzyka. A jest muzyka, jeszcze tak, no, że ci klasyczni muzycy są oburzeni taką postawą i pójściem w mainstream, a ci znowu z muzyki rozrywkowej patrzą spod łba, bo nie pasujesz. Tak, tak, ale no... Ja na pewno wiem, że nie mógłbym się zamknąć tylko w wykonawstwie po prostu muzyki klasycznej. Po prostu bym oszalał.
ja muszę mieć właśnie jakiś wentyl i... No i właśnie takimi wentylami są projekty, które robię od lat i to są projekty, które właśnie są z różnymi artystami, bo w tym roku i w przyszłym to będzie, to będą lata pod flagą Meli Koteruk, ale współpracowaliśmy i nie wiem, jako Kwadrofonik i też ja tam z Arturem Rojkiem, z Kasią Nosowską, ze Stanisławą Celińską, z Adamem Strugiem, z Dorotą Miśkiewicz, więc to są jakby osoby, które... No, ja się od nich, z Ralfem Kamińskim, ja się od nich bardzo dużo uczę i... Oni od ciebie na pewno też, chyba nie wiem, to już jakby nie zgaduję. Ja wiem na pewno, co mi to daje. Bardzo lubię tą... Ja chciałam wyrzucić swoje trzy grosze. To jest bardzo, tak wszystkim tutaj widzom, słuchaczom i takim osobom, które nas słuchają, że to jest bardzo, to jest ogromna rzadkość, jakby spotkać się w środowisku muzycznym osobę o tak, po pierwsze, szerokich horyzontach, po drugie, otwartą na... różne style muzyczne, jakby... Powiem tak, szkoły artystyczne, z mojego punktu widzenia, są dość... śliskim tematem. Z jednej strony dają ci wykształcenie, ale z drugiej strony musisz jakby zachować swoją intuicję, swoją osobowość, jakby jeżeli ktoś, tak tutaj dorzucę swoje trzy grosze, tak mi się to jawi, jeżeli ktoś kończy szkołę artystyczną i jakby zachowuje i wciąż rozwija swoją osobowość, jest wyrazisty, rozpoznawalny, to znaczy, że się udało. Ale wiele osób niestety przez lata edukacji też polega. No ja tak nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale... Nie, no zgadza się, to jest... Różne sytuacje w życiu widziałam swoim. Na przykład wokalistów to dotyczy, że wokaliści często kończą jakiś wydział, powiedzmy, jazzu czy muzyki rozrywkowej i śpiewają bardzo podobnie do siebie. A znałam ich na przykład przed pójściem na studia i wiem, byli że... Byli bardziej indywidualni. Byli bardziej wstępione. Charakterni, tak. Jeszcze na chwilę zapytam o płytę Astronome Poety Baczyński, bo taki nosi tytuł ten album, który wydaliście. Trochę ta nazwa sugeruje mi, że to jest część jakiegoś cyklu. Czy muzeum ma w planach, wiecie o tym, wydawać jeszcze kolejne albumy innych działaczy? Czy to jest pytanie, które nie powinno być skierowane do Was? Nie, znaczy muzeum wydaje co roku jakby płytę muzyczną, związaną jakby z danym tematem. A wykonawcy się powtarzają? Nie, co roku nie. Jest inny zestaw i to jest jakby zderzenie tych dwóch światów, powiedzmy. Bo tak było w przypadku na przykład Natalii Grosiak, Smolika Miłosza, pamiętam któregoś roku, ale WW też przygotowało taki album. Chyba Monika Bożym. Monika Bożym, Młynarski, no i Laocze, jakby tak z takim impetem, nie? Tak. Płyta została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków. Świeci triumfy w rankingach. Widziałam to zestawienie sierpniowe, które świadczyło o ogromnym sukcesie. A jestem ciekawa, czy były też takie głosy oburzonych, którzy stwierdzili może, żeście sprofanowali tą martyrologiczną poezję, która powinna być wielka, niedostępna i takim pomnikiem naszej historii. Jakieś krytyczne słowa wobec tego, co żeście uczynili? Jakieś tam się przebijały głosy, ale powiem szczerze, ja w to nie wchodzę. Jakby ktoś może nie poczuć tego nastroju czy klimatu, no to jakby należy wtedy jakby ta osoba, tak ja to widzę, nie powinna jakby się tym dalej interesować. Nie wiem, jeżeli ktoś jest pragnął takiego klasycznego ujęcia, to faktycznie nie przy tej płycie jakby nie dostanie tego, co chciał. Jeżeli nie pragniecie klasycznego ujęcia i jesteście ciekawi, co też ten duet wymyślił, koniecznie musicie się zapoznać z tą playlistą, najlepiej zakupić płytę i orientować się w sprawie koncertów, które mam jednak nadzieję, że jesienią się odbędą. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim, wykonawców, no i pewnie Baczyńskiego, który gdyby żył, to pękałby z dumy i sam jarałby się tym projektem. Nie mam ku temu wątpliwości. Dziękuję pięknie za przyjęcie. Dziękujemy bardzo.